Witam wszystkich. Dzisiaj znowu na rybkach, w tym samym miejscu, co byliśmy ostatnio ze spinningiem, tylko dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj spławik i fiderek. Tak troszkę na leniuszka, popatrzymy, czy coś się podzieje z drobną rybką. Mam nadzieję, że coś się zadzieje. Na razie sprzęt rozłożony w wodzie i pomalutku czekamy. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje. Na pierwsze branie sezonu 23 był on niestety, spóźniłem, bo jeszcze wszystko człowiek tak nie ma poukładane, jak powinien mieć pod ręką. W związku z powyższym trzeba było jeszcze poprzestawiać pewne rzeczy, dowilżyć zanętę. Było branie, ale niestety spóźnione. Rybka w wodzie. No będziemy widzieć, coś się dzieje, spławy widać. Co prawda pojedyncze i rzadkie, ale jednak coś, woda żyje. Więc jest szansa, że coś się nam uda wyłowić z tej wody. Pożyjemy, zobaczymy. Spławik i fiderek stoją jak zaklęte. Nic się kompletnie od tego jednego brania nie dzieje. Owszem, widać, no ale tu na bardzo płytkiej wodzie jakieś spławy większych ryb. Ale tutaj, gdzie wędkuję, chociaż myślałem, że jest głębiej. Stawiałem, że będzie z 1,5 metra, a tak naprawdę to jest 1,10 m, 1,20 m w tym miejscu, gdzie wędkuję. Także no, nie jest to rewelacyjna głębokość, ale jak na tą rzekę, powiedzmy, że może być. Liczyłem na płotkę, liczyłem na klenika, a na tą chwilę nic się nie dzieje, zanęcone. Więc czekamy dalej. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje. Woda jeszcze jest zimna, co prawda. Zresztą to jest taka dosyć szybka, prawie że górska, nawet bym powiedział, rzeka. No ale jest płytka, więc powinna się nagrzać już przez tych parę dni. No niestety, ale tak się nie dzieje. Także czekamy cierpliwie. Coś skubło na fiderku. Ciekaw jestem, czy powtórzy. Ale to tak trochę niemrawo. Przed chwilą widziałem tutaj wydrę. To nie jest zbyt dobra, niestety, informacja dla nas wędkarzy. I przede wszystkim niedobra dla ryb. Od pewnego czasu obserwuję tutaj klenika takiego około 30 cm, ale dość mocno uszkodzony na grzbiecie. Nie wiem, czy to pleśniawka, czy go coś przyatakowało. W każdym razie patroluję tylko jedno miejsce takie. 1,5 metra. Pływa sobie w tej z powrotem. No nie, nie powtórzę pewnie. A możliwe, że coś przepływało, tylko zawadziło żyłkę. Tak generalnie to ryba bardziej chyba się wygrzewa teraz w słońcu, niż ma ochotę żerować. A ja niestety nie będę miał całego dnia, żeby spędzić go tutaj nawet troszkę dłużej do wieczora. To się niestety nie uda dzisiaj. Czekam jeszcze troszeczkę pracy w domu.
Także poświęcimy pewno gdzieś do godziny 16. Może to się uda. Oby się coś działo, to by było fajnie. Na razie to tak mówię, drugie skubnięcie na fiderku, przy czym nie na 100%, że to było branie, a mogło coś po prostu zawadzić o żyłkę. Bo jednak jest to rzeka. Przy czym niekoniecznie to musiała być ryba. No nic, poczekamy jeszcze chwilę, jak nic, to będziemy przerzucać fiderka. Zapakujemy mu towar świeży i pójdzie do wody. Troszeczkę oddalimy. Wygląda na to, że będę się musiał znowu pogodzić z bezrybnym pobytem nad wodą. Ale tym razem wydaje mi się, że znam i przyczynę, i powód, dla którego tak się dzieje. Rzeką spływa dosyć dużo jętki. Ryba się ustawiła na bardzo płytkiej wodzie w nurcie, dosyć szybkim. Po prostu żeruje na tej jętce, mając w nosie każdą inną przynętę, po prostu jej nie szuka. Łatwiej jest zdobyć to, co płynie po wierzchu, niż pływać i szukać po innych lokalizacjach. Co prawda jeszcze chwilę posiedzę. Jak długo, to nie wiem, bo słoneczko operuje dosyć mocno i robi się troszkę ciepło. Zobaczymy, czy coś się zadzieje w nieco późniejszym terminie. Na razie broni nie składam, więc będziemy się bawić dalej. Próbować, szukać, przerzucać. Ale no, tak jak mówię, prawdopodobnie to efekt będzie mizerny. Co nie znaczy, że może któraś się skusi na inne menu. Dobra, na razie próbujemy dalej. No moi drodzy, tym razem można powiedzieć, że sezon otwarty. Pierwsza płocia nareszcie wpadła. Niezbyt duża, ale śliczna, bo pierwsza. Zaraz, pomału, już Cię puszczę. Tylko Cię odepnę. No i taka płoteczka wraca do wody. Plum! Super! Jestem zadowolony. Sezon otwarty. Pierwsza rybka zaliczona. No to zabieramy się dalej. Za łowienie. Super! No i jest kolejna rybcia. A to będzie płotka. Ale fajniejsza. Już taka solidna. Myślę, że jakieś 27 cm będzie mieć. Siłą rzeczy. 27 będzie mieć jak nic. Tak na to liczyłem, że będą płocie tutaj. No i to się potwierdziło. Co prawda warunki są ciężkie. Jeszcze zrobię fotkę i do wody. Jeszcze jedna fotka. Plum. Poszła. I tak jak powiedziałem, dzień
minął fajnie. Myślę, że całkowicie zaliczone rybki. Mimo, że brań było mało, to jednak warto było tutaj odwiedzić to miejsce. Będę jeszcze tutaj na pewno nie raz i zapraszam na kolejny odcinek.